Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, jesteś na kanale Ewokrecja i dzisiaj bardzo ważna rozmowa gościni Katarzyna Kucewicz, psycholożka, seksuologka, psychoterapeutka i e, autorka świetnych książek. Bardzo dziękuję, dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Zacznijmy z grubej rury, wprost, bo ostatnio jesteś pytana chyba głównie o najnowszą książkę i o spektakularną utratę wagi na 60 kg? 70 już teraz. 70 kg. Tak. E, I napisałaś książkę dla osób, które zmagają się z chorobą otyłościową. Tak. E, to z racji tego, że jestem psycholożką, psychoterapeutką, a przy tym równocześnie osobą, która choruje na, otyło, na chorobę otyłościową i ma tę otyłość od dziecka. No, napisałam książkę do tego, żeby opisać swój proces pracy nad ciałem w połączeniu z takimi technikami mentalnymi, jakie mi samej towarzyszyły. Ja nie miałam operacji bariatrycznej. Więc redukowałam za pomocą leków, a później jak leki przestały na mnie działać, bo niestety, tak jak na większość pacjentów, chociaż no, na, na, nie na większość, ale na wielu pacjentów te leki działają tylko do jakiegoś tam momentu, i na mnie też rzeczywiście farmakoterapia działała przez chwilę, no a później już przestała działać, a ja chciałam dalej redukować, bo wiedziałam, że 20 kg to jest za mało. No Ja miałam otyłość olbrzymią, już w zasadzie podchodzącą pod tę otyłość skrajną, którą mierzymy od 150 kg w górę. Więc u mnie tak już do tych 150 powoli dochodziło. Więc ja rzeczywiście, no to był taki moment dla mnie tuż po 36 urodzinach, wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić. Ale mówisz, mam Choroba tak. miałam. Tak, mówię mam, dlatego że ja jestem z grupy tych pacjentów, pacjentek, które jakby uważają, że choroba otyłościowa jest ze mną cały czas, tylko po prostu teraz jestem w fazie remisji. Czyli zdaję sobie sprawę z tego, że to, że dzisiaj jestem w normie według BMI, to nie znaczy, że za rok, że za dwa. Nie przybędzie mnie, nie będzie nawrotu. Nawrót może się zdarzyć. Oczywiście ja będę robić wszystko, żeby temu zapobiec, i też mam nadzieję, że pogadamy o tym, właśnie, jak to zrobić, czy, czy można w ogóle temu zapobiec. Natomiast, natomiast nie zmienia to faktu, że. No, nie wiem, jak to będzie. Wiem, że ta choroba kocha nawracać. Statystyki są nieubłagane, no bo to pokazują nam, że ponad 80, jak nie 90% pacjentów wraca z powrotem do, do wagi wyjściowej, więc, więc jest we mnie jakaś taka myśl, że to może wrócić. Dlatego ja identyfikuję się cały czas jako dziewczyna em, chorująca na chorobę otyłościową, tylko po prostu w fazie remisji. Z drugiej też strony. Mówię tak dlatego, że ja się nie wstydzę tego, że, e, że miałam chorobę otyłościową, i ja się nie wstydzę tamtego życia. Ja nie uważam, że tamte życie i tamten rozmiar był nie taki, że ja źle wyglądałam, że ja byłam nieatrakcyjna. Ja cały czas to podkreślam, to Ty wiesz, Ewa, że właśnie cały czas gadam, że ja naprawdę sądzę, że w każdym rozmiarze można być seksowną, albo w każdym rozmiarze można być też nieatrakcyjną. No to wszystko zależy od sposobu chodzenia, od sposobu bycia, od ubrania i tak no, i um, ja, ja, nie, ja nie wstydzę się i nie neguję i nie dewaluuję tamtego momentu, tamtej, tamtej części mojego życia. Czyli ponad 30 lat, kiedy byłam osobą w otyłości. I chciałam właśnie porozmawiać o Twojej książce, bo to jest pierwsza książka e, o otyłości, o leczeniu otyłości, e, która jest napisana z czułością, mhm. która nie jest e, nacechowana negatywnie. Ja nie dokończyłam jeszcze książki, jestem w trakcie, musiałam przerwać. Musiałam przerwać dla siebie na chwilę. Miałam taki miesiąc przerwy sama ze sobą, ale z przyjemnością przechodzę przez tą książkę, powróciłam właśnie do niej i zastanawiam się, skąd tyle czułości tutaj, gdzie do tej pory takie publikacje kojarzyły się z typową branżą fitness, która siada nam na głowę i mówi, jak bardzo jesteśmy no jak bardzo nie pasujemy do tego świata. Ja sama jak czytałam takie książki o odchudzaniu tak zwanym, to czasami płakałam albo odrzucałam je w kąt mówiłam, że to jest po prostu fat shaming na całego bardzo się denerwowałam i absolutnie nie chciałam napisać książki która kogokolwiek by upokorzyła albo pokazałaby taką narrację moje życie było takie beznadziejne schudnij i będziesz, będziesz szczęśliwa bo prawda jest taka, że redukcja kilogramów wcale nie sprawia że człowiek jest momentalnie szczęśliwy i wszystkie problemy się nagle same rozwiązują, bo tak nie jest i też nie można mówić, że w otyłości jest się takim nieszczęśliwym na pewno jest się mniej sprawną, sprawnym na pewno człowiekowi jest ciężej w wielu aspektach życia natomiast to, to nie można powiedzieć, że to życie jest nieszczęśliwe czy jakieś niegodne ja staram się w książce żeby ta książka wionęła takim szacunkiem do ciała w każdym rozmiarze że ten proces redukcji od momentu, kiedy pierwszy raz staniemy na wadze do, do dojścia do jakiegoś swojego celu powinien być taką czułością wobec siebie. Ja uważam, że na każdym etapie redukcji trzeba to swoje ciało lubić i trzeba do swojego ciała słuchać. I to ty Ewa kiedyś powiedziałaś zdanie, które ja powtarzam non stop, że jak nie jesteś że jak jesteś wrogiem swojego ciała, to nie ma szans, żeby z nim współpracowała. Ponieważ człowiek nie współpracuje z wrogiem, to ty powiedziałaś Ewa pierwsza, ja to ciągle powtarzam. I ja to powtarzam też naprawdę wszystkim ludziom, moim pacjentom, moim pacjentkom, że, że dopóki się nie zaprzyjaźnisz z ciałem, to nic z tego nie będzie. To nic nie będzie, bo ciało będzie, będzie się zamykało na ciebie, będziesz walczyć, będziesz w kontrze, będziesz w opozycji, cała energia, która mogłaby iść w zadbanie o siebie, będzie szła w walkę. Więc. Więc ja zaczynam od czułości, od zaakceptowania, od takiego zwracania uwagę na swoją kobiecość, na swoje ciało, od powiedzenia do swojego ciała, kocham Cię, jestem przy Tobie i właśnie będę się Tobą zajmować, będę Cię karmić zdrowym jedzeniem, dlatego, że Cię kocham, a nie dlatego, że muszę Cię odchudzić. No właśnie. I mam tu pytanie, bowiem, że przeprowadzasz konsultacje bariatryczne również, mhm. przed operacjami, również Także. prywatnie. tak. Diagnozujesz... Przed, przed tymi zabiegami? Czy... Nee. Te konsultacje polegają na tym, że rozmawiamy o tym, jak osoba wyobraża sobie swoje życie po takiej operacji i czy jest gotowa mentalnie na czy operację, czy na podjęcie leczenia. I staram się też wspierać pacjentki w procesie leczenia choroby otyłościowej, niezależnie od tego, jaką metodę wybiorą, bo można wybrać oczywiście bariatrię i całą chirurgię bariatryczną, tam z różnymi możliwościami. Można wybrać to Leczenie farmakologiczne, które też jest bardzo różne, i ono też jest obarczone ryzykami, powikłaniami itd., więc to też należy się człowiekowi zawsze w takie wsparcie. No, można też próbować własnym sumptem yy, jakby kwestią, nie wiem, di regulacji diety i ruchu, chociaż no, ta trzecia opcja w przypadku otyłości tak wysokich ja pracuję zazwyczaj z osobami w drugiej, trzeciej. W drugim, trzecim stopniu otyłości no to sama taka, jakby tak zwane wzięcie się w garść, czy przejście na dietę, to często jest za mało po prostu. No ale jeżeli ktoś chce w ten sposób też ustawić sobie relacje z jedzeniem, no to także, także tutaj ja służę. Prowadzisz zajęcia, warsztaty, jak to prawidłowo nazwać? Grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, mentoring taki indywidualny. Jakby wszystko jest, jakby zawsze ja staram się pracować. Bo ja jestem psychoterapeutką, psycholożką od 15 lat, więc jakby to są takie moje tematy od wielu lat i ja wszystko zawsze robię evidence-based. Czyli to musi być taka oparta na dowodach skuteczne metody. Nie na zasadzie, że Kasia teraz wam powie, jak redukować, bo schudła 70 kg. tylko ja jednak jako psychoterapeutka staram się pokazywać ludziom, jak jak można poszukać w sobie tego klucza, bo każdy ma inny klucz, wiesz, to, co zadziałało na mnie, niekoniecznie mogłoby zadziałać na Ciebie, to, co zadziała na Ciebie, niekoniecznie na jakąś panią czy pana X zadziała. Każdy z nas ma swoją ścieżkę, każdy z, ma z nas ma też swoją historię, swoją, nasze ciało nosi tą historię naszej otyłości, tak? Moje ciało nosi, nosiło historię Dużej traumy, po której ja rzeczywiście, jakby byłam już dzieckiem z dużą otyłością i to nigdy, nigdy się nie przeszło, ale to nie musi być trauma, to może jakieś inne doświadczenie życiowe, które, które sprawiło, że, że tą otyłość mamy, więc ja. Staram się bardzo tak podchodzić indywidualnie do moich pacjentów, no i prowadzę właśnie różne oddziaływania, takie psychologiczne. Najbardziej efektywną taką moją perełką są moje grupy. Prowadzę grupy terapeutyczne, takie raz w tygodniu spotkania bardzo pogłębione, bardzo psychologiczne, gdzie osoby rzeczywiście redukują, przede wszystkim zmieniając też mentalnie podejście do jedzenia, podejście do swojego ciała, do siebie. I, i to jest takie moje oczko w głowie tej grupy. Zadam Ci takie pytanie praktyczne, może niezbyt poprawne, ale leczenie otyłości jest drogie. Mhm. Drogie. To nie, jest tań, to nie są tanie rzeczy, ale. Nie, I nierefundowane często. Tak. I często ludzie wybierają operację beretryczną refundowaną i nie mhm. pracują, nie mają też środków na pracę z psychologami, długo się czeka w kolejkach. Tak. I powiedz, co byś dorodziła? takiej osobie, która aktualnie nie ma środków wolnych, ani żeby pójść do psychologa. Nie jest w stanie pójść, mhm. poczekać w kolejkę. Potrzebuje pomocy tu i teraz. I może jakim najtańszym sposobem sobie pomóc no, w tym momencie? Mhm. Jaki masz na to pomysł? Jest, rzeczywiście to jest bardzo duży problem, Ewa, żeby to zrobić bez, bezkosztowo tak naprawdę. Bo mm, te możliwości są dosyć ograniczone. Nie ma żadnej takiej fundacji, która by oferowała takie realne wsparcie pro bono. Więc, to co, to, co można na pewno zrobić, to albo posiłkować się. Różnego rodzaju mądrymi podcastami, czy na przykład, nie wiem, wchodzić chociażby na, na takie sprawdzone, merytoryczne, mocne strony internetowe, jak na przykład kampania Porozmawiajmy szczerze o otyłości, gdzie, gdzie treści są po prostu merytorycznie sprawdzone przez kogoś, nie są. Nie są jakąś rozkminą influencerską, tak, która może nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Bo to jest na przykład dla nas ym, specjalistów bardzo ważne, żeby pacjenci mieli jakieś źródła, które są rzetelne i są różnego rodzaju pod, podcasty właśnie prowadzone przez osoby z tej fundacji chociażby tak sobie pomyślałam o niej na, gdzie, które, które też można warto, warto sobie posłuchać i może pewne też rady czy zasady wdrożyć w swoje życie um, oczywiście no, jeżeli mamy taką możliwość zaoszczędzenia na tą wizytę u um, lekarza, diabetologa czy u um, psychodietetyka, czy u psychologa no to dobrze by było to mieć. Natomiast no, te, też trzeba pamiętać, że te koszty. Że te koszty zależą od tego, jakby, czy, jakie pomocy potrzebujemy, bo m, tak naprawdę do e, diabetologa e, taka wizyta nie odbywa się raz w tygodniu, nie? tylko idziesz do diabetologa i tam chodzisz do niego tylko co jakiś czas. E, psycholog jest rzeczywiście najbardziej kosztowną opcją, no ale tutaj można poczekać na psychologa e, na NFZ, a jeżeli no, nie możemy, no, to można po prostu spróbować jeszcze to jakoś tam e, wytrzymać bez psychologa. To psycholog nie jest takim obligiem, Akurat w procesie leczenia choroby otyłościowej, chociaż moim zdaniem. Psychika jest turboważna, bo ja uważam, że każda metoda redukcji, taka nawet evidence-based, yy, czyli, czyli taka oparta na dowodach naukowych, yy, skuteczna, nie będzie skuteczna, jakby nie mamy ułożonej głowy. I ja to widzę po swoich pacjentach, że jeżeli nie mamy ułożonej relacji ze swoim ciałem i ze swoim i z jedzeniem, to czy byśmy się poddali bariatrii, czy będziemy brać najbardziej kosztowne dzisiaj leki, już nie będę mówić nas, to, to i tak to wszystko jakby pójdzie gwizdek, jeżeli my sobie nie, nie ułożymy tej relacji z jedzeniem. Czyli taniej, ale aktualnie drożej, będzie często i skuteczniej zarazem zaczęcie od głowy, a nas pójść do psychologa. Znaczy ja myślę, że na pewno najpierw trzeba iść do diabetologa. To bez... Od tego zacząć, nie ja od bym, psychologa? Ja bym nie zaczynała od psychologa. Ja bym zaczęła od diabetologa, bo na, na razie trze... najpierw trzeba zrobić badania i, psycho... i, i diabetolog powinien zobaczyć dokładnie co się z nami dzieje, jakby dlaczego te na przykład redukcje nam nie wychodzą, prawda? Dlaczego um, mamy silne napady wiecznego głodu? E, dlaczego nie radzimy sobie na przykład z jedzeniem nocnym? E, może być tak, że mamy na przykład cukrzycę i nawet nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Insulina, oczywiście, zespół metaboliczny, no jakby może być bardzo dużo czynników tak naprawdę, które będą spowalniały nasze nasz proces redukcji, więc, więc dobrze jest, żeby lekarz określił, żeby zbadał nam poziom um, hormonów, e, różnego rodzaju kortyzol chociażby, żeby, e, czy TSH, żeby, żeby spojrzał na nas po prostu tak holistycznie. E, też pomyślałam dia, e, diabetolog albo obesitolog to też jest, to jest taka specjalizacja, której ja nie wiedziałam, że jest jeszcze do jak, przez jak, jakiś czas temu, nie zdawałam sobie sprawy, obesitolog, czyli ktoś, kto stricte zajmuje się otyłością, prawda, bo diabetolog, no to zajmuje się i cukrzycą, i różnymi tam innymi zaburzeniami, natomiast obesitolog to jest stricte choroba otyłościowa, więc dobrze jest moim zdaniem skorzystać z, najpierw z wsparcia obesitologa. Bardzo często to ja widzę jako psychoterapeutka też będąca w tym środowisku bardzo wielu obesitologów mówi swoim pacjentom proszę teraz na kolejne kroki do psychologa czy psychodietetyka, do kogoś kto popracuje z pana głową i czy pani głową i tutaj nauczy tego, tego wyważonego podejścia do jedzenia. Jestem ciekawa, bo jesteś jedną z najbardziej znanych w Polsce psycholożek. Jak ty znosisz hejt? A ja jakoś nie mam poczucia, ja nie dostaję jakoś dużo hejtu. Natomiast, natomiast rzeczywiście. Dostaję go mniej niż kiedyś, jeżeli chodzi o wygląd, bo kiedyś dostawałam bardzo dużo hejtu ze względu na swój wygląd i cokolwiek bym nie opowiadała w mediach, bo jakby pracuję przy Dzień Dobry TVN czy w jakichś różnych innych mediach, się zawsze pojawiałam i nieważne, czy bym mówiła o związkach, o depresji czy o PTSD, zawsze temat był taki: co ta baba ze sobą zrobiła, jak ona wygląda, taka ładna dziewczyna, taka gruba i tak i tak dalej. więc tylko, że ja nigdy tych komentarzy specjalnie nie czytałam, mnie to ja traktuję takie komentarze jako szum i to jest taki jakby szum za oknem, który w ogóle mnie nie interesuje co innego, gdyby ktoś do mnie podszedł na ulicy i mi powiedział, że nie wiem, jestem obrzydliwa, straszna i tam na mnie jakby jechał po mnie to pewnie by mnie to za, zabolało może płakała, czy mi się przykro, nie wiem, ale nigdy takiej oczywiście sytuacji nie miałam, bo na żywo przecież nikt nie podejdzie, natomiast w internecie sami kozacy, więc tutaj wszyscy, więc, więc rzeczywiście, natomiast ja, ja zawsze to miałam ani gdzieś tam mnie to nie obchodziła. Mam, mam taką żelazną zasadę, że mam trzy osoby, które mogą mnie skrytykować merytorycznie, trzy osoby, które mogą skrytykować to, jak się ubrałam, jak się wystylizowałam, trzy osoby, które mogą w, e, e, mnie skrytykować za to, jak się wypowiadam. I to są trzy, po, powiedzmy, trzy osoby z danej dziedziny. I inne głosy po prostu mnie nie, nie interesują. Czy to jest taka rada dla tych, których dotyka tak. przykra uwaga? Tak. Znasz osoby, które są dla nas autorytetem w danym temacie i. Tak, od nich i ich czerpać. słuchać, i ich słuchać, jak oni ci powiedzą, no słabo coś tam, Kaśka, słabo wypadłaś u Ewy, no to, no to wezmę to do siebie i pomyślę, ok, no mogę, może mogę coś zrobić, żeby następnym razem wypaść lepiej. Natomiast jeżeli to będą jakieś tam lawiny, komentarze, to ja po prostu będę miała to znaczy nie będę tego czytać po prostu, bo ja też myślę, że szkoda życia na czytanie tego. No. Dokładnie tak. To może zapytam tak jakby hejter zapytał, tak trochę na przekór. Nie boisz się, że Twoja książka teraz po no, utracie wagi 70 kilo um, może stać się jakaś niewiarygodna w momencie, kiedy przytyjesz z powrotem? Tak jak to celebrytki, które wydawały książki o które nie są tak. przy ciebie sobie, ekspertkami. Ale jednak, na tak. na napisała książkę o odchudzaniu, a jeszcze zanim została wydana, miała efekt jojo. Tak, tak. Mhm. I czy to nie masz takiej obawy przed tym? Tak, bardzo mam. Znaczy, ja jestem ciekawa, bardzo bo bardzo często o to, o to mnie pytają pacjenci, o to mnie pytają znajomi, w mediach też wszyscy. Czy, a jak co, że, moi pacjenci mówią tak, pani Kasia, przecież jak pani przytyje, to będzie masakra. To po prostu ten hejt się będzie tak lał, że ja mówię, wiem, że będzie się lał strumieniami, ale to jest taka choroba. Ta choroba ma nawroty. Ja mogę mieć nawrót. I bardzo często ktoś mi pisze, będziesz jak ta i ta aktorka. Ciekawy, czy kiedy skończysz jak ta i ta aktorka. Ta i ta też wydała książkę, i co dzisiaj, tak? Bardzo często dostaję takie wiadomości. Ja tego w ogóle nie traktuję jako hejt, wiesz? Bo to w sumie hejter, hejterskie jest. Na mnie to nie jest hejt. Dla mnie to jest takie... Ja sobie myślę, no tak, no ale przecież może tak być, że przytyję. No to przytyję, no to będę, to wtedy, to wtedy napiszę może książkę o tym, jak ponownie zredukowałam wagę. Ja mam takie podejście, że, że to nie jest tak, że ja pójdę spać, dzisiaj mamy jakiś tam dzień i ja pójdę spać i jutro się obudzę i będę plus size, w jakimś, z powrotem w tamtym rozmiarze. Jojo to jest proces. Jojo, to jest inaczej nawrót, tak? To nie jest tak jak z nawrotem na przykład depresji, że nieoczekiwanie cię łapie. Jeszcze wczoraj byłaś na basenie, a dzisiaj już masz nawrót depresji. Z, na szczęście z, z, z otyłością jest tak, że ten nawrót się trochę rozkłada w czasie. I ja wierzę głęboko w to, że mając dobrą relację z wagą łazienkową, że ja będę widziała, że okej, okay, Jestem na równi pochyłej, będę widziała, że zaczyna się ten proces nawrotu, i nie będę się bała powiedzieć: OK, dobra, czyli w tym momencie muszę coś zrobić, żeby, żeby wrócić, żeby wrócić do, do gry. Prawdopodobnie to już jest dla mnie taki sygnał, że, że będę musiała dalej nad sobą popracować. Ja głęboko wierzę, że będę potrafiła ten proces zatrzymać, aczkolwiek nie jestem, no nie mam takiej pewności, mam morbeton. Bo bardzo wiele moich pacjentek to są dziewczyny, które mówią, Kasia, ja też zredukowałam 50-60 kilo, i, i dzisiaj jestem jakby znowu w, na, na, na starcie. I to nie są głupie osoby, ani osoby jakieś we mgle, ogarnięte babki. Wiadomo, to jest taka choroba. Więc wierzę jednak w to, że, że będzie mi się udawało, zwłaszcza że już miałam takie już, bo ja już od jakiegoś czasu mam tą redukcję. Miałam już takie momenty, że rzeczywiście mi tam zaczęłam, yy, zaczęłam trochę więcej jeść, albo mniej się ruszać, albo jedno i drugie, że miałam takie momenty takiego zastoju, takiego kryzysu, takiego, a dobra, coś tam sobie zjem. Tylko, że ja, dla mnie ta yy, praca nad ciałem to jest praca nad, to jest taka podróż duchowa, że dla mnie redukcja to jest, ja to cały czas mówię ludziom, że dla mnie to jest jakby doświadczenie duchowe. Że ja to tą pracę nad ciałem, traktuję jako taką formę rozwoju osobistego. Że kiedy do mnie przychodzi myśl przez trzy dni, że ja na przykład jem słodycze nagle, których raczej staram się unikać. Kiedy ja przez trzy dni zaczynam jeść, to ja siadam ze spokojem, robię głęboki wdech wydech i pytam: Kaszwina, co się dzieje? Jakby czemu ja w zasadzie jem te słodycze? I nie, nie, nie zadawałam się odpowiedzią, bo są dobre, bo je kochasz. Tylko myślę, sobie, no dobra, kocham je, ale dlaczego je jem? Bo przecież już obiecałam sobie, że nie będę już jadła aż tyle, to dlaczego to jem? I szukam. I zadaję sobie to pytanie: czy ja się czymś nie stresuje? Czy to nie jest tak, że ja właśnie coś sobie chcę zrekompensować? Czy nie jest tak, że mi czegoś brakuje, albo że jestem wściekła? A może się na przykład przepracowałam? Ja jem. Na, bo wiecie, często się mówi tak, wiesz, Ewa, że ludzie jedzą na przykład ze smutku, nie? Mhm. A ja na przykład, słuchaj, jadłam, z, bo się nudziłam, z nudów i jadłam ze zmęczenia i jadłam z lęku. Lęk, jakby we mnie na przykład jakieś zamartwienie zamartwi się o coś, od razu wywoływał myśl, chcę coś zjeść. Od razu. I e, ja nauczyłam się, że zanim sięgnę po coś, to ja sobie robię takie poczekaj, czekaj, Kasia, czego się boisz, jak Ci mogę pomóc. I czasami to jest naprawdę wejście pod kołdrę obciążeniową. Chociażby. Na pewno ogląda nas któraś osoba, która ma ADHD. To naprawdę jest super sposób. Położenie sobie poduszki na kolanach obciążeniowej. Wyciszenie się, takie doprowadzenie się do... Bo człowiek w silnych emocjach jest taki rozdygotany. I potrzebuje się tak jakby zatrzymać jedzeniem. Nie? I ja, ale jak się zatrzymasz na przykład poduszką obciążeniową, Albo położysz się, albo na chwilę tak odtajasz, to prawdopodobnie ta kompulsywna potrzeba zjedzenia czegoś zacznie powolutku, powolutku mijać. Nie zawsze tak będzie, ale u części pacjentów to, to może podziałać. Jeżeli znajdziemy jakiś inny sposób na poradzenie sobie z, z takim rozdygotaniem wewnętrznym. I ja, jako psychoterapeutka staram się pokazywać ludziom, że można poszukać tych sposobów, nie? Że można sobie, że jednej osoby to będzie na przykład pogłaskanie kota, albo pójście, przytulanie się do kogoś, pójście na masaż, albo może po położenie się w wannie i poleżenie chwilę. I czasami po prostu takie danie sobie chwili, żeby trochę odtajać, sprawia, że ta, ta ochota, żeby coś zjeść, taka zachciankowa. Bo to nie jest głód fizjologiczny, nie? Tylko mówimy o głodzie emocjonalnym, o zachciankach, że to po prostu zacznie troszeczkę spadać. Akurat wiem, o czym mówisz, bo to, jak Cię wysłucham, to yy, no, jakbym o sobie słyszała, właśnie yy, mnie dotyka właśnie jedzenia lękowa, kiedy się boję, kiedy jestem stresowana, więc już zaraz będzie zamówiona poduszka i kołdra obciążeniowa. Powiedz mi, dlaczego nienawidzimy grubych ludzi? Wiesz co? Ja nie wiem, ja tego nie kumam, bo mi się w ogóle. Ja tak mam, ja to zawsze opowiadam, ale u ciebie to już w ogóle muszę o tym opowiadać, bo mi się ludzie plus size, czy grubi, znaczy ja nie lubię tego słowa gruba, bo mi się ono źle kojarzy z straszną przemocą, której doświadczyłam i wyzwiskami, których po prostu... Dla mnie, ja jestem z tego pokolenia, te młode pokolenia, ja mam takie, takie podejście, że te młode pokolenia mówią, normalizujmy to słowo. Ja wiem, że trzeba normalizować, ja wiem. Ja wiem. Ale ja nie mogę przez to przejść. Znaczy dla mnie to jest tak słowo przemocowe, to słowo mi zrobiło taką krzywdę, że ja nie jestem w stanie mówić gruba, nie? Że ja po prostu, mi, mnie, mi się płakać chce. Natomiast dlaczego nienawidzimy? Ja powiem o sobie. Mi się ludzie plus size, bo ja tak mówię, mega podobają. I faceci, i kobiety. Ja się za facetami plus size oglądam na ulicy, mi się podobają, mówię, o jest taki przystojny, ale to jak fajnie wygląda. No ja mam taki gust, ja mam tak. Więc jak ktoś mówi, o Jezu, że coś mi się nie podoba, to ja na przykład nie kumam tego, bo mi się takie osoby po prostu podobają. Natomiast ludzie rzeczywiście ne, Nierzadko jest tak, że korelują, czyli jakby łączą te cechy w nasze fizyczne otyłości z cechami charakteru, jak dennistwo, niezadbanie, jakieś takie skupienie na sobie, jako brak, kom, niekompetencyjność i bardzo często to sprawia, że osoby plus size są po prostu źle postrzegane. No że jak to, że skoro ona nie dba o siebie, to znaczy, że coś jest z nią nie tak, że nie może można jej zaufać, że nie można jej powierzyć obowiązków, że jest leniwa. Badania nam pokazują, że rzeczywiście jakby osobom plus size przypisuje się cechy takie bardzo negatywne, których one de facto nie mają. Dlatego, że inne badania nam pokazują, że wręcz przeciwnie. Na przykład dziewczyny plus size, przez to, że są plus size, dają z siebie często dwa razy więcej w pracy, bo chcą pokazać nie jestem taka zła, mimo że mam więcej kilogramów. No ja na przykład też sama byłam y, też taką, taką osobą i wśród, wśród bardzo dużej liczby moich pacjentów też jest, dominuje ta narracja, że ja udowodnię, że coś znaczy, mimo że jestem duża, chociaż tak naprawdę nic nie musisz udowadniać, tak? I to, ale w naszej głowie coś takiego jest. Natomiast rzeczywiście jest tak, że równocześnie takie osoby, które są w kanonach, które są symetryczne, które są wiesz, idealne, mają po prostu lepiej w życiu. Więcej się ludzie do nich uśmiechają, uznają ich za bardziej kompetentne, wartościowe, mądrzejsze o dziwo. Więc czyli, czyli łączą urodę z pozytywnymi cechami, tą urodę taką mainstreamową. No i dlatego myślę, że kombo tych dwóch sprawia, że my, że my mamy awersję do. Znaczy, awersje, w jaki sposób ludzie plus, size czy, czy, nienormatywnej, czy, czy o nienormatywnej wadze wywołują w nas różne, różne takie reakcje. Mówię o nienormatywnej wadze, bo wydaje mi się, że osoby w dużej niedowadze mają to samo, znaczy ten sam problem, też są wywalane poza nawias, bo, bo, bo gdzieś tam nam się wydaje, że świat powinien składać się wyłącznie z normy i jak coś jest odstające od normy i inne nie pasuje do całego takiego jednolitego obrazka, to od razu na to się jakoś tam rzucamy. Na pewno fatfobia nie pomaga, a fatfobia jest zjawiskiem dla mnie absolutnie niegodziwym i uważam, że ktoś kiedyś powiedział, że osoby plus size są największą grupą mniejszościową i równocześnie najbardziej dyskryminowaną. Jest nas tak dużo, no przecież jak pojedziemy na, 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 na Polskie Morze, no to jesteśmy po prostu większością. A równocześnie najbardziej się nas hejtuje. I nikt za nami nie staje. Nikt nie staje w naszej obronie. Nie ma kampanii. Mnie to na przykład bardzo uderza, że nie ma kampanii, które mówią stop fat-shamingowi. A mało tego, specjaliści, nierzadko osoby zaufania publicznego, już nie mówię, o, nie mówię o celebrytach, bo to, to influencerach to już pomijam. Ale, ale na przykład lekarze, tak jak te dziewczyny zrobiły. Pani Ula Chowaniec, zdaje się, ten, te, zrobiła ten raport dotyczący. E... Fatfobii w gabinetach. Tak. Jezus Maria. I ja jak czytałam ten raport, to się sobie tak nie... To, to, ja myślałam, że tylko mnie to spotkało. Dlaczego lekarze są fatfobami? Bo. Bo. Pod płaszczykiem pozornej troski o pacjenta, wylewają swoją niemoc, jakby wyrażają swoją niemoc i tak naprawdę często brak sztuby i agresję. To jest tak, że z jednej strony, bo trzeba to powiedzieć, że choroba otyłościowa jest chorobą. Ona ma ponad 200, słuchajcie, powikłań. Mówię to, bo, bo, no bo to trzeba powiedzieć. Ona ma ponad 200 powikłań. Jest okropną chorobą i wiadomo, że lekarze też mi tak zawsze tłumaczyli, że bo ja bardzo często też zagaduję i rozmawiam i tak dalej. I lekarze mi zawsze tłumaczą Kasia, ale my musimy mówić pacjentom, że mają chorobę otyłościową. Czyli lekarze nie potrafią powiedzieć o tyłem pacjentowi, że są tyły? Ja w myślę, że, że nie ludzki. potrafią używać e, kulturalnych słów. Myślę, że bardzo często też część lekarzy ma bardzo stereotypowe podejście do choroby otyłościowej. Bardzo, aż zatrważająco bardzo. I często też lekarze nie aktualizują swojej wiedzy, czyli wciąż mają tę wiedzę, że pacjent jest odpowiedzialny za przebieg swojej choroby całkowicie. I że pacjent steruje tą chorobą na wszystkie strony, tak jak sobie mu się podoba. Część lekarzy, nie, część lekarzy zdaje się, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że pacjent nie do końca steruje swoją chorobą. Oczywiście my w jakiś sposób mamy wpływ na to, no bo jeżeli się obiadamy od rana do wieczora, to nie można powiedzieć, że my nie mamy wpływu na naszą chorobę. Natomiast dlaczego my się obiadamy od rana do wieczora? Dlaczego my nie chcemy się ruszać? Dlaczego my wybieramy tylko te wysokokaloryczne? No to już jest. To jest coś głębokiego, prawda? Na czym trzeba się zastanowić, czego taki pacjent nie będzie rozumiał, tak? Jeśli przekraczam granicę, to powiedz. Wiem, że zrobisz operację wycięcia skóry. Tak. Jaki to był... Chcę wiedzieć, jak to jest. Jak to jest poczuć, że schudłam i wycięłam wszystko. Jak to jest? Jak... Ręce mi jeszcze zostały. Wszystkie rzeczy ja jeszcze nie wycięłam. Ale to znaczy, tak, rzeczywiście, no, jak się chudnie tak dużo. Ja, ja jakoś w ogóle nie brałam tego pod uwagę, że ja będę musiała coś wyciąć. Ja byłam trochę w szoku, kiedy patrzyłam na siebie w bieliźnie i widziałam, że ten brzuch mi wisi do kolan. I powiem szczerze, że dopóki nie, 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 nie obciąłam tego tego nadmiaru skóry z brzucha, ja się cały czas jakby nie mogłam. Nie mogłam siebie zobaczyć, że ja już jestem w małym rozmiarze. I mimo, że te ciuchy wchodziły na mnie naprawdę w małym rozmiarze i waga pokazywała 70 parę kilogramów, więc było wszystko dobrze. Ale brzuch wiszący do kolan, skóra, ale jednak wisząca do kolan, jakby zabierała mi bardzo takie poczucie własnej. znaczy. Własnej wartości to może nie, ale zabierała mi takie poczucie, że tego procesu, takiego dokończonego procesu. Natomiast rzeczywiście pozbycie się nadmiaru skóry z brzucha, abdominoplastyka, w moim przypadku była to abdominoplastyka 360, ona, ona rzeczywiście zaowocowała tym, że ja praktycznie, no jak wstałam, zobaczyłam się w lustrze, no to. Tak jakby od wtedy wszystko się zaczęło, zaczęłam rzeczywiście się patrzeć inaczej. Zaczęłam, kupiłam sobie rurki, kupiłam sobie pasek do spodni, taki, jaki zawsze chciałam, i, 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 i spełniłam swoje marzenia o takim, o, o, o takim szczupłym brzuchu. Także, także to rzeczywiście dla mnie było bardzo ważne. Natomiast sam proces, sam proces gojenia się ran był procesem bardzo bardzo męczącym, bardzo trudnym. Miałam operację w Czechach, ponieważ nie stać mi było na operację w Warszawie e, prywatnie. Zdradzisz ile to kosztowało? Czy? Znaczy, ja ci mogę powiedzieć tak: w Polsce to jest od 35-45 do 50-60 tysięcy złotych taka operacja. E, mi na to nie stać było. A z, z kolei. Z, nie wiem, jak to jest, ale dostałam taką informację. Nie wiem, czy to jest sprawdzone, więc jeżeli tutaj Państwo uważacie, że jest inaczej, to może tak, ale ja dostałam taką informację, że jeżeli nie miałam operacji bariatrycznej, a takiej nie miałam, to nie kwalifikuję się na operację na NFZ. W związku z czym e, wiedziałam, że no, muszę znaleźć jakąś klinikę, i rzeczywiście moja przyjaciółka po, po, poleciła mi klinikę w Czechach, która jest sprawdzona, renomowana w Pradze, nie żadna jakaś tam niesprawdzona. I ja, ja się zdecydowałam. E, natomiast rzeczywiście, no, miałam powikłania: miałam trzy wielkie krwiaki. E, na rehabilitację blizny chodzę cały czas. E, chociaż miałam już jakiś czas temu tą operację, bo miałam ją 10 lipca. E, no, ale to jakby mimo wszystko, mimo tych powikłań, dalej, jakby z, na pewno bym to zrobiła ponownie. I to rzeczywiście było takie. Ja miałam takie poczucie, że mi się to po prostu należy. Tak sobie pomyślałam, że należy mi się to. Ja sobie zbierałam na tą operację i tak pomyślałam sobie, że należy mi się ten brzuch, ponieważ tak, tak się umęczyłam tą redukcją, tymi 70 prawie kilogramami, że, że tak się umęczyłam, że zasługuję na to, żeby ten brzuch był no nie wisiał tak do kolan, bo rzeczywiście on był, nawet lekarz mi powiedział, że w moim przypadku, bo każdy ma inne ciało, prawda, każda z nas ma inne ciało. Ja znam takie osoby, które, które są e, mocno plus size, ale nie mają takiego wiszącego brzucha, bo ten brzuch im się bardzo ładnie wchłania. Natomiast u mnie niestety też była taka budowa, ja mam taką budowę, że akurat to, ten brzuch tak wisiał. No i jak, jak rzeczywiście lekarz go zobaczył, no to powiedział tak, to jest, to jest naprawdę duży problem. On mi tak powiedział nawet, ten, ten, ten Czech, że to jest duży problem. No i, i pozbyłam się tego i rzeczywiście poczułam się naprawdę wtedy fajnie. Oczywiście no wiadomo, że newralgische miejsca, uda, ręce, to są takie rzeczy, które jeszcze być może mnie czekają. Mówię być może, bo nie wiem. Brzuch bardzo chciałam, natomiast kwestia rąk, nóg to już tam... Może kiedyś, a Zobacz. może nie. Tak. Poproszę Cię jeszcze dzisiaj o podpisanie książek. Mam tutaj no, dwie. Chęcią. Sama mam je u siebie w mojej bibliotece i polecam. Napiszcie po prostu w komentarzach, którą książkę byście chciały. Wyślę ją do Was albo waga z głowy, albo kobiety, które czują za bardzo. I zapraszam Was tutaj na Instagram, Kasi. Jest tam też dużo, dużo informacji. Eee, Czytajcie charaktery. jestem fanką Twoją od momentu, właśnie, kiedy czytałam Twoje. Feliet... Można zać foliotonami, jak tak, to, myślę, to jest artykuły Tak, artykuły, bo Artykuły są laktery. tak dosyć bardziej naukowo, więc tak, nie wiem czy nie, 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 nie umniejszam. Eee, Nazwam z tego foliotonami, ale. Eee... Felietony mam w wysokich obcasach. Właśnie, zapraszam. Feliet... Wysokie obcasy extra. Tak, Wysokie obcasy ekstra. Tak, wysokie obcasy ekstra, tam są felietony. No dobrze, słuchajcie, zapraszamy Was i dajcie koniecznie znać, e, czy e, jeśli macie jakieś pytania w ogóle do Kasi, to myślę, że możemy w razie czego podjąć temat gdzieś na Instagramie czy na Facebooku. Może uda nam się odpowiedzieć, więc dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. E, inspirująca rozmowa i mam nadzieję, do zobaczenia tutaj za jakiś czas. Tam mam jeszcze masę innych pytań, ale musimy już kończyć, więc dziękuję bardzo. Dzięki.